całkiem ciekawa historia, słuchaj. To było tak, że kiedyś oglądałem z rodzicami na dwójce bodajże telewizję i leciała audycja z Teatru Żydowskiego. No i tam wiadomo, Gołda Tencel, Szurmie i wszyscy. I nagle siedzę z nimi tutaj i patrzę tak na Szurmie, ja mówię, o, stary Żyd Szurmie w telewizorze. I moi rodzice tak patrzą na mnie, stoicki spokój na twarzy i mówią tak, no ale wiesz, ty też jesteś Żydem. I przeszedłem do tego jakby na porządku dziennym, zupełnie bez żadnej jakiejś tam, bez żadnych dramatów, przeżyć, analizy, jakiegoś zwątpienia, nic. Po prostu, aha, jestem. Nazywam się Mateusz Majman, mam 27 lat i od kilku tygodni już mieszkam z powrotem w Warszawie. I od kilku dni właściwie pracuję w Jointie, czyli w Jewish Distribution Committee w Polsce. Przede wszystkim zawsze byłem potwornie zainteresowany w swojej genealogii. Więc dla mnie przede wszystkim na takim najbardziej personalnym, osobistym poziomie bycie Żydem to jest posiadanie pochodzenia żydowskiego, żydowskich przodków, to jest utrzymywanie kontaktu ze swoją żydowską rodziną itd., itd. Dla mnie jednak żydowskość ma taki wymiar najbardziej personalny. To nie jest nawet bycie członkiem społeczności, czy synagogi, czy tego rodzaju rzeczy, nie. A to, że uczestniczę nieraz tam w jakichś wydarzeniach, czy to w społeczności, czy udzielam się w organizacjach młodzieżowych, wynika po prostu z mojej dobrej woli. Ja to lubię robić, uważam, że można zrobić coś fajnego, coś pożytecznego, coś dobrego dla innych, więc czemu tego nie robić, kiedy ma się możliwości i wolny czas? A nie da się idealnie wpasować jakieś zasady judaizmu, tak? Możesz sobie przestrzegać tam 613 przykazań, no ale masz milion interpretacji, tak? Masz tak jakbyś wzięła Talmud, tak? Masz 100 odpowiedzi na jedną kwestię. To jest tak, rodzina mojego ojca z strony matki pochodzi z Kaukazu. I tylko moja babcia, która poznała się z dziadkiem w czasie wojny w Dagestanie, przyjechała do Polski. A potem 90% albo i więcej z nich wyemigrowało oczywiście do Izraela. I ten judaizm jakby ich, czyli tych Żydów, no powiedzmy orientalnych, no bardzo się różni od tego, co my tutaj mamy, tak? Chociażby fakt, że w rodzinie mojej babci poligamia była praktykowana aż do rewolucji październikowej. Rodzina mojego dziadka troszkę inaczej wyglądała w tym przypadku, ponieważ dziadek urodził się w rodzinie hasyckiej, tutaj hasydów z góry Kalwarii. I oni byli zawsze ultraortodoksyjni, byli dosyć mało tolerancyjni na większość rzeczy. I potem po wojnie, kiedy już 95% członków mojej rodziny zginęła w Holokauście z tej strony, to były pojedyncze osoby, które wyjechały czy to do Stanów Zjednoczonych, czy to do Izraela. I rodzina właśnie mojego dziadka, która wyjechała do Izraela, są w większości ultraortodoksyjni Żydzi. Te starsze osoby, które mają jeszcze sentyment do Polski, traktują mnie normalnie jako członka rodziny. Ci młodsi traktują mnie jako ohydnego goja. Absolutnie. To jest tak, że nawet podanie ręki widzę, że jest dla osoby, która ma 20 lat, dużym wysiłkiem. Holokaust nie był obecny nigdy u mnie w domu, w rozmowach. Mój dziadek przeżył razem z bratem wojnę w Związku Radzieckim. Stracili oczywiście większość rodziny, w tym matkę, która zmarła tutaj w getcie w Warszawie. Ale jakby o tym się nie mówiło. A stał się tak naprawdę namacalnie żywy, kiedy ja któregoś dnia znalazłem dwa listy mojej babci z getta. I wtedy jakby dopiero uświadomiłem sobie, że jej, ona naprawdę tam była, naprawdę pisała do Związku Radzieckiego listy tutaj z tego getta nieszczęsnego, no potem już przestała pisać, po prostu zmarła z głodu. To jest coś, moim zdaniem, o czym należy wiedzieć, ale ja nie czuję jakoś też strasznej potrzeby wgłębiania się w ten temat, wchodzenia. Jednak jest ciężkie i przykre tak dla mnie, więc nie staram się raczej tego nie robić. Ja zawsze, jak rozmawiam z obcokrajowcami, to zawsze przybieram tę postawę, że Polska jest bardzo tolerancyjna, Polacy są otwarci i tak dalej. Jednak staram się robić dobrą reklamę. Czy są? No są i nie są, tak? Ja myślę, że w Polsce jednak większość ludzi jest obojętna. Po prostu, no. Żydów nie ma tutaj już tyle dziesiątków lat, praktycznie. No, mówię o jakiejś takiej widocznej społeczności czy mniejszości. Ludzie mają ważniejsze, myślę, problemy, to ich jakoś nie interesuje też bardzo często. Ja myślę, że większość społeczeństwa jest zwyczajnie obojętna. No i
tak samo jak wszędzie na świecie, jest ten margines ludzi, którzy mają jakieś tam uprzedzenia, czy pałają nienawiścią, ale to ludzie będą wszędzie, tak? Tak samo w Polsce, w Niemczech, czy w Szwecji, czy w krajach arabskich. Przede wszystkim ja nigdy sam nie zaznałem żadnych aktów przemocy czy dyskryminacji. Jakby z mojego punktu widzenia problem nie istnieje za bardzo, tak? Nie czuję żadnych obaw.